Tytuł kursu: Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlanych. Moduł: Izolacje budowlane. Temat: Izolacje przeciwwilgociowe nakładane metodą natrysku. Dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski. Jak już wiecie z poprzednich odcinków, od wielu lat pełnię funkcje kierownicze na różnego rodzaju budowach. Dziś zostałem poproszony o sprawdzenie poprawności wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. Zanim jednak przejdę do sprawdzania wykonanych prac, powiemy sobie kilka ogólnych słów na temat izolacji przeciwwodnych. Jak dobrze wiecie, rozróżniamy kilka typów izolacji. Pierwsza grupa izolacji wodochronnych to izolacje przeciwwilgociowe, do których zaliczają się izolacje typu lekkiego, wykonywane z różnego rodzaju mas bitumicznych rozprowadzanych za pomocą pędzla lub natryskowo. Druga grupa to izolacje przeciwwodne. Do tej grupy izolacji zaliczają się izolacje typu średniego i ciężkiego. Stosuje się je w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych. Cechą charakterystyczną tych izolacji jest konieczność wykonania ścianki dociskowej z bloczków betonowych ustawianych na sztorc lub cegieł. Trzecia grupa to izolacje parochronne stosowane w pomieszczeniach mokrych. Układa się je od strony pomieszczenia, w którym występuje podwyższony poziom wilgotności powietrza. Wykonuje się je najczęściej z folii z tworzyw sztucznych. Mają za zadanie zatrzymać parę wodną przenikającą w głąb ściany i tym samym zapobiec jej zawilgoceniu oraz powstawaniu pleśni i grzybów. Izolacje wodochronne w budownictwie pełnią bardzo ważną rolę, bez względu na to, w jakiej formie występują. Decydują bowiem o trwałości i długowieczności wznoszonego obiektu. Istnieje wiele technik ich wykonywania. Każda jedna musi być wykonywana z należytą starannością, aby zapewnić jak najtrwalszą ochronę. Chciałbym zachęcić Państwa do obejrzenia krótkiego filmu, w którym przedstawiono sposób wykonywania izolacji przeciwwilgociowej metodą natrysku masy bitumicznej. Jest to metoda o tyle ciekawa, iż pozwala w krótkim czasie wykonać bardzo dokładnie powłokę izolacyjną o żądanej grubości na dużej powierzchni. Poniżej dostępny jest adres internetowy do filmu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.